CRS Media. Drodzy Państwo, pozwolę sobie przeczytać protokół z posiedzenia Żyju drugiego etapu konkursu fotograficznego z Kołęka sercem kadrowane miasto. Wybaczcie Państwo, daruję wstęp mówiący o tym, którego grudnia i kto się spotkał. W jury byli Sławomir Karpowicz, pan Sławek, był przewodniczącym, Andrzej Jacek Pędzisz, Jolanta Kuralska sekretarzowała i ja byłem kolejnym członkiem jury. W jury nagrodziło pierwszą nagrodę, zdjęcie Tomasza Lendo, Henryka Ciszewskiego. Druga nagroda to zdjęcie Zenona Kowalczyka pod tytułem Listopadową nocą. Trzecia nagroda Adam Dobrzyński za zdjęcie koleją Kolonito w Orlando Pokażnika. Bardzo dobre zdjęcie. Bardzo świetne. Zresztą tu jest, należy w tym momencie wspomnieć o, może pozwolę sobie dopalić. Tomasz Lendo otrzymał także wyróżnienie za zdjęcie Pierwszy śnieg. Klasyczne zdjęcie o charakterze reportażowym. Zdjęcie, które wymaga, jak to się mówi, czucia, myślenia, patrzenia aparatem i posiadania tego aparatu oraz konieczny jest ten obrót wyciągania aparatu. Bardzo nam się to zdjęcie podobało. Oraz kolejne wyróżnienie dla Andrzeja Bemowskiego za zdjęcie bez tytułu. To jest to zdjęcie. I most, który fotografowany nieskończoną ilość razy. Most, który tak narzuca się swoją formą, że w zasadzie na zdjęciach wychodzi zawsze taki sam. Albo jest pokazywany z oddalenia i jest to łuk, albo są pokazane te zbiegające się nogi. To jest zupełnie inne spojrzenie na most i jednocześnie nie zagubiła się tutaj architektura mostu i jego mechaniczność. I to, proszę Państwa, tyle, jeżeli chodzi o wyróżnienia i nagrody. Czy my ją wręczymy od razu na nagrody? Proszę Państwa, w związku z tym, że mieliśmy takie prawo, pozwoliliśmy sobie na zmianę wysokości nagród, a głównie było to motywowane tym, że chcieliśmy przyznać właśnie owe wyróżnienia. Pierwsza nagroda 800 zł, panie Tomaszu. Gratuluję serdecznie. Przedstawiamy tutaj prace nagrodzone, w zasadzie wszystkie one są nagrodzone przez fakt pokazania ich. Natomiast wyróżnić należy zwycięzcę Tomasza Lendo, Zenona Kowalczyka, który zajął drugie miejsce,
Witek stoi ze mną oraz trzecie miejsce Adam Dobrzyński. Ale poza nimi większość prezentowanych prac zasługuje na nagrodę. Rzeczywiście są to i urocze zdjęcie, i świetne technicznie, bardzo ciekawe kadry. Jest to pokazanie miasta w nieco inny sposób, nietypowy, a więc nie patrzenie w kategoriach pocztówki, ale poszukiwanie w tym mieście miejsc, które sentymentalnie są z nim związane. Serdecznie Państwa zapraszam do holu kina. Warto tą wystawę zobaczyć.